Witam bardzo gorąco, ja jestem Ziomkofe, a to jest pierwszy odcinek z serii Jak przetrwać w Minecraft 1.8. Po pierwsze, aby przetrwać w Minecraft 1.8, trzeba zaopatrzyć się w drewno. Jak to w każdym survivalu, drewno jest niezbędne do przeżycia. Więc zbieramy takie do 3 drzew, minimalnie do 3, i możemy kontynuować naszą przygodę. Nasiona z drzew są niezbędne do potrzebowania drewna. Ponieważ jeśli zasadzimy drzewo, klikając prawym przyciskiem myszy zaznaczonym nasionkiem, klikając prawy przycisk myszy, drzewo zasadzi się. Po kilku minecraftowych dniach to drzewo urośnie. Są różne odmiany drzew. Jest drzewo brzoza, drzewo moim zdaniem normalne i choinka. Przejdźmy do zbierania drzewa. Następnym niezbędnym krokiem do przetrwania w Minecraft 1.8 potrzebna będzie żywność. Żywność pozyskujemy z mobów neutralnych, jak i zombie. Zabijając takie zwierzęta, zyskujemy od nich mięso, jak i różne inne przedmioty. Jak widzicie, zyskałem 2 pióra i jednego kurczaka. Można mnie zabijać świnie, żeby uzyskać żywność. Dostaniemy wtedy od nich pork chop. Czyli ogólnie mięso ze świni. Żeby zjeść takie mięso z kurczaka na przykład, trzeba przytrzymać prawy przycisk myszy. No, najpierw można je ugotować w piekarniku, ale o tym powiem później. Jak na razie kolejnym niezbędnym krokiem jest wydobywanie węgla. Węgiel przyda się bardzo w naszej podróży, ponieważ jest on potrzebny, żeby zasilać pochodnie, czy żeby palić nim. Następnie wykonujemy crafting box, wykonując w taki sposób. Jak widzicie, uzyskaliśmy crafting table. Jest to stół craftingowy. Bez niego większość przedmiotów nie da się zrobić. Posiada on kratki 3x3, czyli ogólnie 9 kratek. Następnie stawiamy drewno, tak? Dokładnie te deski drewna. W taki sposób i otrzymujemy patyki. Patyki przetwarzamy na kilof, robiąc go w taki sposób. I można zacząć wydobywać węgiel. Ilość węgla jest zależna od naszych potrzeb. Jeśli potrzebujemy dużo przepalania na przykład drewna na nowy węgiel, to można go wydobyć dużo. Niezbędny do przetrwania potrzebny jest również kamień. Bez kamienia nie możemy zrobić lepszych narzędzi, ale drewniane narzędzia szybko się psują, więc nie są za bardzo przydatne. Przydatne są tylko na początku naszej podróży. Następnym krokiem będzie zrobienie pochodni. Pochodnie robimy w taki sposób. Kładziemy węgiel nad patyk i uzyskujemy 4 pochodnie z tego. Pochodnie stawiamy prawym przyciskiem myszy.
Trzeba jeszcze wydobyć trochę kamienia, ponieważ przyda się on w przyszłości. Dobra. Tak więc zabieramy nasz crafting table i idziemy w poszukiwaniu miejsca na pierwszą jaskinię. Ponieważ na początku można zacząć budować dom, ale zejdzie się to więcej na pewno niż przewidujemy. Dlatego najlepiej jest po prostu zbudować sobie minimalną jaskinię. Przy tym również kroku możemy pomyśleć o tymczasowym zabijaniu owiec. Z owiec wypada wełna. Z wełny robimy łóżko. Dlatego muszę poszukać teraz jakiejś owcy i po prostu ją zabić. Z trzech klocków drewna i z trzech klocków wełny robimy łóżko. Łóżko jest niezbędne również do przespania całej nocy, ponieważ nie chce się chyba nikomu czekać, aż zrobi się znowu dzień. Poeksplorujmy trochę. O, znaleźliśmy humory. Jest to bardzo dobrze, ponieważ można przy użyciu kostki z mąki, kość przerabiamy po prostu w crafting table czy w swoim ekwipunku na kostkę mączną. Jest ona niezbędna, żeby urosły wielkie, gigantyczne grzyby. Lepiej krówkę zrobić gdzieś przy wodzie i przy okazji przy dużym, otwartym terenie. Jeśli ktoś ma jakieś inne upodobania, może zbudować ją również na terenie górzystym. Widzicie tam te płatki na dole? Jest to opuszczona kopalnia. W wersji 1.8 została dodana taka możliwość eksplorowania opuszczonych kopalni. Jest w nich bardzo dużo rzeczy, ale my zabierzemy się za to w następnym odcinku. Dlatego może zbudujemy sobie tutaj gdzieś domek, bo takie kopalnie, znaczy jaskinie, bo takie kopalnie rzadko się dosyć zdarzają. Dlatego zbudujemy tutaj gdzieś blisko jakiś minimalny domek. Chciałem powiedzieć, że na razie mam ustawiony poziom peaceful, żeby na początku nie spadało mi za szybko moje po prostu jedzenie. Moje jedzenie, tak się wyrażę. Ja przestawiłem to już na easy, więc powinno być dobrze. Do budowania kryjówki najlepiej jest wybrać taki dosyć małą górkę wybrać i po prostu w niej zamieszkać. To będzie najlepszy sposób. Tu widzę bardzo ciekawą górkę. Nie, usunę się krzaku. Po prostu kupimy taką, można powiedzieć, dziurę. Następnie, kiedy wykopiemy już piach, czy to można nazwać ziemią, to wtedy po prostu wykopujemy to kilofem. Wykopujemy mniej więcej takiej wielkości dziurę. Ja w swoim poradniku nie będę kopał w drugą stronę, ponieważ wiem, że w drugiej stronie by było po prostu wyjście, takie okienko można powiedzieć. Stawiamy pochodnie. Używamy crafting table. I budujemy drzwi. Czyli buduje się w taki sposób. Ładując 6 klocków desek w
w takiej mniej więcej postaci. Drzwi można zbudować tak, jak ja to robię. Wtedy będą wypaczone na zewnątrz, że będziemy mieli więcej miejsca w środku. Drzwi otwieramy prawym przyciskiem myszy albo lewym. No i to by było w sumie na tyle tego odcinka. Oglądajcie więcej moich odcinków, tak więc do zobaczenia.